Siemaneczko ludziska, Maciek z tej strony GMP40 i witam was bardzo serdecznie w 7. odcineczku z gry Hugo i Gorączka Czarnych Diamentów. Jak ja was serdecznie witam w etapie roztapianie, etapie, który doszczętnie pokazuje jaka Scylla jest bezwzględna w dążeniu do celu. Jest nawet w stanie rozwalić swoją fabrykę czarnych diamentów, byle tylko ten czas był jak najmniejszy. Fabryka po prostu umiera w tym momencie, a Scylla nadal nie jest pocieszona. No słabo, słabo. Generalnie, w ogóle patrzcie, krokodyle wyprzedziły czasy, mieli już maseczki na sobie. Nie no, żarty na bok, ale naukowcy to jednak warto, żeby się zabezpieczali w takich rzeczach, bo tu same chemikalia złe, generalnie złe te mogą rzeczy wdychać, ważne, żeby się zabezpieczać, mieć te maseczki. No, generalnie jesteśmy na poziomie numer 7 i ten poziom już nie będzie należał do takich łatwych. Przede wszystkim patrzcie, ile diamentów mamy do zebrania. A po drugie, dobra, trochę mi się oberwało, nieważne. A po drugie, słuchajcie, jest to 7 poziom, czyli chyba już przedostatni. Więc no, musimy się spiąć, bo aha, te generalnie się będą rozpadać chyba. Teraz generalnie uważać, żeby nie spaść. O, Hugo czasami takie dziwne rzeczy robi. A tu jest chyba trująca woda. A tu jest krokodyl. Hop. Dobra. Pokonane. Hops. Na spokojnie, na spokojnie. I co teraz? Okej. Ja. Hops. Hops. Okej. Hops, na spokojnie i jesteśmy w domu. Generalnie wow, jak mi przysalutował. Jesteśmy coraz bliżej celu, bo to jest to chyba, z tego co kojarzę, przedostatnia misja, więc zaraz mamy koniec gry. Wow, szybko zleciało, ale gra jest prześwietna i bardzo wciąga. Hop, Matrix. Matrix. Autentycznie Matrix. Ale zaraz się spodziewajcie najgorszego, bo chyba mam wrażenie, że to nie nasze ostatnie zabawy ze skakankiem. Ops. Spadnijmy sobie. Okej. Tu są dwa diaksy, ale one chyba są za. Okej, super. Nie wskakujmy w ten olej, bo mam wrażenie, że on jest trujący. Ładnie idzie z diamentami, fajnie. Hops, niech to wybuchnie sobie. Chodź tu. No masz ty. Okej, i jeszcze ten. No i w ten sposób mamy rozwalonych wszystkich z tejże części. I teraz hop, delikatnie, delikatnie, na windę. I lecimy. Ten poziom akurat trzeba przejść bardzo z wielką dokładnością, z wielką precyzją, bo tutaj jest tyle momentów, gdzie się można wywalić. Patrz, co tu się dzieje, co nam zasłania kamera. Generalnie nie polecam. Tutaj... O, widzicie? Tutaj coś jeździ sobie. Krąży. I trzeba wyczuć, w którym momencie przeskoczyć i przede wszystkim jak przeskoczyć. To jest czasami tutaj takie... Op! O! No, udało się, super. I hop, udało się. Chyba najgorszy moment mamy za sobą, no, mam wrażenie. Tylko teraz nie widzimy, dokąd idziemy. Okej, raz i dwa i trzy i Hugo radę da. Ale TNT. Czy ja mam je wybuchać? Chyba tak. A, to było nieostrożne. Dobra, trudno. Cześć, Kiku. Uwolnię cię. A masz. Dawaj diaksa. A ty? Dawaj drugiego diaksa. Przysalutowałem mu. Tyleż. Nie zbliżaj się tutaj do mnie. Up.
Dobra, to sobie wysadźmy. Fire in a hole. Tu jest pojedynczy diamencik. I skaczemy na windę. Okej. Jedziemy, matko, ta kamera trochę nie nadąża tutaj. Ale jesteśmy coraz wyżej, coraz bliżej. I super. Chodź. O, przeskoczyłem. Udało się. Myślałem, że się nie uda. Okej, diament, dla mnie. Okej, bo chciałem to generalnie wysadzić. Więc pozwól, że jeszcze ciebie rozwalę. Ops. Super. I mamy kiku. Mamy wszystkie diamenty, mamy uwolnionego kiku. No chyba tylko się cieszyć. I jedziemy do końca poziomu. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. To był poziom numer 7. Przed nami chyba ostatni. Lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu, wspierajcie mój kanał. A my się widzimy w kolejnym odcinku już niebawem. Tak więc, nara.